Dzień dobry na kanale Crypto Machine. Ok, tutaj na prośbę też kilku osób między innymi nagrywam jeszcze raz film odnośnie tutaj Libry, tak? Czyli w jaki sposób można zbierać coiny totalnie za free, tak? Totalnie za free. Zaraz Wam wszystko dokładnie wytłumaczę i teraz zaznaczam na samym początku. Zanim powiedzmy ktoś będzie chciał polecieć od razu z łapką w górę, czy z łapką w dół, czy z jakimś komentarzem, który nie będzie totalnie adekwatny do tego, co tutaj nagrywam, to proszę, wstrzymaj się do samego końca, ok? Jeżeli nie masz zamiaru oglądać do końca, po prostu zostaw ten film i leć tam gdzieś dalej, tak? Ok? Jeżeli po prostu obejrzysz, wtedy ewentualnie tutaj zostaw komentarz lub jeżeli miało to dla Ciebie wartość, daj po prostu łapkę w górę. A jeżeli nie, to po prostu daj tą łapkę w dół, ok? Luz, wtedy ok, w porządku, ja będę też miał feedback. Natomiast nie dawaj tego w trakcie albo w momencie, kiedy ja będę rozwijał cały temat, ponieważ na początku może być to do końca, powiedzmy, niezrozumiałe. Dopiero w trakcie będziesz mógł, w trakcie, a dokładnie pod sam koniec, będziesz mógł uzyskać całokształt tego, co tutaj chcę pokazać i w jaki sposób to działa i funkcjonuje. Dobra? Dobra. Więc tak, lecimy. Jeżeli chodzi w tym momencie właśnie o Libry, tak? Tutaj link oczywiście znajdziesz pod tym filmem. Zakładasz sobie konto, tak? I teraz tak. Ciekawostką jest to, że ja mam jakby, jestem teraz połączony przez stronę internetową. Mam też aplikację tutaj na Macu. Natomiast ta aplikacja, jakby w aplikacji mam tutaj zdjęcie w tle, w aplikacji mam po prostu awatara, mam wszystko. Na stronie internetowej to mi się nie wyświetla. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, natomiast to są takie bardziej kosmetyczne aspekty. Tutaj to, co jest najważniejsze, nalicza. To, co jest najważniejsze, tutaj można zarabiać. I myślę, że to, co warto tutaj, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to przede wszystkim, czekajcie, przeskoczmy sobie na jedną rzecz, a mianowicie, jak to wygląda dzisiaj, tak? Jaka jest cena? Ok, Libry mamy dzisiaj w granicach około 19 centów, tak? I teraz to, co jest godne, myślę, zaznaczenia i uwagi, to jest to, że przy ATH to miało około dolara. Ok, około dolara. I teraz tak, czy cena tam wróci? Nie wiem. Czy cena będzie jeszcze wyższa? Nie wiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stanie, z tego względu, że no projekt cały czas się rozwija. Przez cały czas, więc dzisiaj, zbierając sobie powiedzmy te 19 centów, gdzie tak naprawdę, jak się cofniemy tutaj jeszcze, to tak naprawdę niedawno było tu 6 centów. Ok? 6 centów, i tu mówimy w tym momencie o grudniu, 16. Pójdziemy sobie dalej. 5 stycznia, 9 centów, więc. Cena idzie do góry cały czas. No wiadomo, teraz jest wszystko, praktycznie wszystko idzie do góry, tak? Ale tutaj o co mi chodzi? Bo oczywiście można tego kupić sobie kilka tysięcy i w porządku. Ale mi chodzi o to, że można to generować za darmo. Czyli potencjalnie, zaznaczam, potencjalnie, tak? Bez żadnej gwarancji. Zbierając sobie dzisiaj nawet jedno Libry, nawet jedno, a pokażę Ci, w jaki sposób to robić. I to Ci zajmie dosłownie kilka minut. Zbierasz potencjalnie dolara. W każdym momencie możesz te tokeny wypłacić, ok? To nie jest tak, że musisz tu czekać na jakiś zrzut i tego typu rzeczy. Normalnie wychodzisz z panelu, na pewno jest jakaś blokada pod kątem przesyłu, tak? To trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast możesz normalnie wypłacić i oni funkcjonują, już Ci powiem. Na Binance ich nie ma, z tego co patrzyłem, ale sprawdźmy. Tak, mamy Hotbita, mamy Bitrexa. Bitrex jest też bardzo... no, znaną giełdą, tak? Mam też tam konto, jeżeli coś, to polecam też Bitrexa, no spokojnie, jest bezpieczny, jest wypłacalny i tak dalej. Hotbita również mam. Coinexa, Hotbit, no w sumie te dwie, bo Coinexa nawet nie znam, przyznam szczerze, no w sensie nie korzystam. Upbit też nie korzystam. Patrzcie sobie też zawsze na tą liquidity, tak? Czyli na tą płynność, jaka jest. Im wyższa, tym jest po prostu lepiej, z tego względu, że jak tam wrzucicie coiny, to będziecie mogli je sprzedać. Jak płynność będzie bardzo mała, no to w tym momencie jakby robią się zatory, tak? I w tym momencie są zlecenia na przykład na sprzedaż, a nikt nie chce tego kupić, no i wtedy Wam transakcja wisi w powietrzu i trzeba na to czekać. Także na to zwracajcie sobie uwagę. I teraz tak, ok, 19 centów, tak? I wracamy sobie do całego panelu. I tutaj to co ogólnie tutaj wystarczy robić, znaczy będziesz miał kilka opcji. Co z tym zrobisz, to jest oczywiście Twoje. Najłatwiejszy sposób, jaki naprawdę można zrobić, może jeszcze inaczej, zróbmy tak. Ok, tu jest jak moje konto, jak widzisz.
Dobra, niech wczyta. Tu jestem ogólnie wdzięczny, jeżeli w tym momencie jesteś też tutaj na moim kanale i wrzucasz mi tipa typu pół, na przykład LBC, tak, czy tam 0,7 i tak dalej. To bardzo Ci za to dziękuję, jestem wdzięczny. To dla mnie też jest bardzo fajny znak na to, odnośnie tego tak, że tutaj to, co robię, nagrywam i dzielę się tym, ma to dla Ciebie wartość, także za to jestem bardzo wdzięczny, dziękuję. Tak jak widzicie, te tipy, tak? Okej. Natomiast jest coś takiego właśnie jak Daily Watch Reward, tak? Czyli to, co wystarczy zrobić. Rewards, ok. I teraz tak, tutaj jak ty wejdziesz, u ciebie to może inaczej całkiem wyglądać. Z tego względu, że ja tutaj już, czy tak powiem, poprzeklikałem różne rzeczy i one nie są dla mnie widoczne. Ok, ty będziesz, możesz ten panel mieć troszkę inny, jeżeli chodzi oczywiście o ten, o te punkty, w sensie librę, którą możesz zdobyć. Ok, i teraz to, co jest istotne, to, co możesz już zacząć robić od dzisiaj, to jest to. I co jest ciekawe, ja mówiłem na jednym filmie, tak, że nie ma szans tutaj, żeby zdobyć jakby 100 LBC. Czyli pamiętaj o tym, zawsze patrz sobie w perspektywie czasu, że to jest może być, zaznaczam, potencjalne 100 dolców. Okay? Może nie być, może być. Natomiast już wielokrotnie no, można popatrzeć na różne projekty, tak, że ktoś mówił Bitcoin, no nie ma szans, nie przebije tej ceny, nie ma szans, nie będzie miał takiej i takiej. No, mamy co mamy, tak. No, więc tutaj chodzi o to, żeby czytać między wierszami, chodzi o to, żeby być cierpliwym, konsekwentnym, systematycznym w działaniu. I teraz tak, załóżmy nawet, że klikasz dzisiaj za te 13, tam 19, za 19 centów. Okej, w porządku. Potencjalnie może być tu dolar, potencjalnie może być tak naprawdę jeszcze większa kwota, okej? I teraz tak, klikasz sobie i możesz dostać od 0,25 do 100. I ja kiedyś na jednym filmie mówiłem, że nie ma szans, żeby tu było jakoś 100 i wiem o tym, że akurat wtedy ktoś trafił 100. Więc gdzieś tam algorytmy to wyłapują, tak, i jesteś w stanie złapać to 100, czyli potencjalne 100 dolców, tak, jeśli poczekasz oczywiście. Ale załóżmy, że dostaniesz 1, 2, 3. Zresztą sprawdźmy to. Tak, mam obejrzeć. Czyli tak, jeżeli, żeby zdobyć to 0,25 do 100, tak, potrzebujesz obejrzeć sobie jakiś film. Co robisz? Wchodzisz sobie w tym momencie na. Ja teraz będę się poruszał też tak troszeczkę, może chaotycznie, tak? Okej, okay, co włączymy? Czasami tu są takie dziwne rzeczy. Dobra, włączmy to. Jakiś dropik, coś tam i tak dalej. Czekajcie, ja to troszkę ściszę. I. O, już mam. 0,25, tak? Zarobiłem od razu 0,25. I to jest tyle. I co jest najlepsze? Ty wcale tego nie musisz oglądać. Znaczy, oczywiście, tu jest mnóstwo bardzo, naprawdę mnóstwo kontentu, mnóstwo też wartości. To jest coś podobnego jak YouTube. Tak, czyli też jesteś w stanie wyłapać sobie fajne rzeczy, jak będziesz oglądał. Plus jest taki, że jesteś w stanie na tym zarabiać, okej? No i okej, 0,25 mi wpadło. I niech to będzie nawet 0,25, ale ty już sobie to zbierasz za friko i ja nie mówię, że masz obejrzeć film 25 minut, jeżeli ma to dla ciebie, będzie miało dla ciebie wartość, tak to oglądasz. Czyli zdobywasz znowu dodatkowo wartość, plus jeszcze za to ci płacą. Na YouTubie za to ci nie zapłacą, tak? Więc też można tutaj wyszukać sobie bardzo ciekawe rzeczy, z których można de facto skorzystać. Okay? I to jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to jest polecanie, tak? Czyli dzielisz się tym. Za to, że podzielisz się, nie wiem, czy to się zmieniło do końca, natomiast podliczenia za polecenia są zawsze jakby pod koniec miesiąca. Kiedyś to było normalnie od razu, teraz jest raz na miesiąc, z tego co zauważyłem, i to jest prawdopodobnie 100 sztuk, tak? 100 sztuk Libry, tak? LBC. Okay? 100 sztuk, więc warto też się tym podzielić z innymi osobami, jeżeli komuś to się spodoba i tak dalej. Wiecie, świat kryptowalut też działa w bardzo prosty sposób. Jesteś w stanie polować sobie na różne dropy i tak dalej. Czasami naprawdę są mega złote strzały, ale osobiście nie czekałbym też tutaj na jakieś super złote strzały, tylko działał przede wszystkim. Bo to jest prosty przykład, na przykład jak z Dogem było, tak? Dodge, jak ja pokazywałem jeszcze gdzieś tam kranik, gdzie zbierałem po kilka tysięcy na godzinę, no i to każdy zlewał, tak? Dodge, pieseł, no to co to właściwie jest, to nie da zarobić i tak dalej. Moment, kiedy został wypompowany dosyć mocno, to nagle wszyscy odpalają kraniki na Dodge'a. To nie, wiecie, okej, okay, no można, ale chodzi o to, żeby pewne rzeczy robić wcześniej. Nie czekać na to FOMO, nie czekać na to, aż całe stado będzie biegło i ty wtedy dołączysz, tylko wyruszyć samemu albo podążać po prostu za tam kilkoma osobami, które potencjalnie przewidują, że może coś się wydarzyć, tak? No ja w ten sposób, ja taką strategię ogólnie stosuję. No i ona całkiem, że tak powiem, sympatycznie działa, tak?
To jest takich moich przemyśleń. Chcesz to wykorzystać, nie to po prostu to olej. Więc to jest pierwsza kwestia, że jesteś w stanie w ten sposób zarabiać. Druga kwestia, możesz to komuś podrzucić, ktoś skorzysta, super, też zarabia i ty dodatkowo również zarobisz. Kolejna opcja, jeżeli jesteś osobą, która też, załóżmy, dzieli się z innymi informacjami, tak, chce się czymś podzielić. I teraz tak, nie musisz tego, to jest w ogóle fenomenalne. Ja mam świadomość tego, że jeśli ktoś chce tam nagrywać na YouTube i tak dalej, to się boi, co pomyśli Gienek z ławki, co pomyśli sąsiadka, przecież będzie oglądać w wannie, jak będzie się kąpać, tak? Albo co pomyśli tam Kazik, który ma 5 latek, przecież on też może się wyśmiać na piaskownicy i tak dalej. Więc wielu ludzi się boi tego, boi się to robić, zamieszczać różnego rodzaju rzeczy, tak? Bo za chwilkę ktoś mi nasmaruje jakiś mega komentarz, że jestem jakimś jełopem itp. I w porządku, ludzie zawsze będą, mylepeci też zawsze istnieli, będą istnieć, a ludzie zawsze będą mówić, tak? Więc to jest jajku. No i co z tego? Naprawdę, mi to osobiście wisi. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że nie musisz tego robić na YouTubie, możesz to zamieścić tutaj. Ok? Tutaj możesz zamieścić prosty filmik. Patrz, podam Ci przykład. Teraz to mi wpadło do głowy. Wchodzisz sobie na Free Bitcoina, tak? Wchodzisz sobie na Free Bitcoina. I w tym momencie, co robisz? Nagrywasz krótki film. Cześć, mam super kranik. W tym momencie możesz zarabiać tu tyle i tyle satoshi na godzinę. Wystarczy, że wejdziesz i sobie klikniesz. A jeżeli chcesz automat, to możesz sobie wejść tu i tu. Jeżeli chcesz zrobić to i to, to możesz zrobić tu i tu. Patrz, mi już wyzbierało tyle w ponad tydzień, tak? I tak dalej, i tak dalej. Zamieszczasz, bum. Raz, że możesz tworzyć sobie refy w ten sposób, czyli osoby polecone. A druga kwestia, na Libry, na LBC, jeszcze dodatkowo możesz dostawać tipy, plus dzielisz się, to zawsze będzie tak działać, nie? Że w ten sposób, że jeżeli chcemy dostać więcej, musimy dać jeszcze więcej. To zawsze tak działa i nie zawsze wraca z tej samej strony, ale zawsze wraca. I to tak jest stworzony wszechświat, tak? I czy my tego chcemy, czy tego nie chcemy, to w ten sposób funkcjonuje. Jeżeli dajemy wartość, dostajemy tego jeszcze więcej. To działa w ten sposób, nie da się inaczej. Dlatego pani w warzywniaku po prostu dostanie tyle, ile dostanie, ponieważ daje taką, a nie inną wartość. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, tylko mi chodzi o to, co dajemy, to w zamian po prostu do nas wraca. Czy to będzie biznes, czy to będzie trading, czy to będą krypto i tak dalej, tak? To w ten sposób po prostu działa. Jeżeli to wykorzystasz i jakby to załapiesz i to kliknie ci w głowie, to możesz to mega fajnie wykorzystać. Jeżeli, powiedzmy, jesteś kowbojem przemierzającym samotnie prerię, tak? Jesteś nerdem zaszytym po prostu w mieszkaniu i nie chcesz z nikim się dzielić, to absolutnie jest okej, to jest twoje. Spoko, grasz sobie w grę, oglądasz Netflixa, klikasz w dropy i masz więcej i wszystko inne cię nie interesuje i to jest okej. Ale nie oczekuj tego, że dostaniesz więcej. Nie, to nie działa w ten sposób. Trafisz na dropa czasami, ale co z tego? Dostaniesz 1000, 2, 10 tysięcy i co z tego? Potem to się już, wiesz, no... Myślę, że łapiesz kontekst, tak? Chodzi mi o to, żeby to złapać. Jeżeli tak, super, no jeżeli nie, no trudno. Natomiast chodzi mi o to, że możesz tutaj poprzez ten kanał również takie coś zrobić i jesteś bardziej anonimowy, totalnie anonimowy tak naprawdę. I też możesz dodatkowo tutaj sobie zarabiać, tak? Czyli reasumując, na chwilę obecną, za samo oglądanie ty jesteś w stanie tutaj w tym momencie już zarabiać, ok? Pamiętaj o cenie, jaka jest, jaka była, jaka może być. Kolejna kwestia to jest w tym momencie zamieszczanie, tak, kontentu. Jeżeli zamieszczasz, dzielisz się z innymi, również dodatkowo zarabiasz. Kolejna i trzecia to jest polecanie. I są jeszcze dodatkowe opcje, które można wykorzystać, czyli tam jakieś już obserwacje, jakieś, jak obejrzysz 100 filmów, to możesz dostać dodatkowo coiny i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo. Jedno, co tu jest pewne, to jest to, że wszystko to jest totalnie za free. Więc możesz to wykorzystać, możesz sobie cierpliwie zbierać, a no, że tak powiem, czas wszystko zweryfikuje, tak? Oczywiście jak tutaj będziesz na Libri, to zapraszam Cię oczywiście do obserwacji, tak? Czyli follow. Jak dasz mi follow, to tutaj najlepiej jak napiszesz do mnie, to ja w tym momencie, jak będziesz chciał, to również dam Ci follow. Oczywiście, jeżeli będziesz chciał, będzie miał to dla Ciebie wartość. Każdy tip dla mnie tutaj jest również bardzo cenny, tak, ponieważ nie tyle chodzi tutaj o kasę, co chodzi o feedback, tak jak z łapką w górę, tak, czy tam w dół, załóżmy, jeżeli ktoś po prostu ma ochotę takie coś robić, tak, więc to wszystko ma znaczenie, tak, czyli feedback, który daje po prostu mi
osobiście dla mnie jest cenny z tego względu, że daje mi informację zwrotną, tak? Czy mam to robić, czy mam po prostu to olać i robić sobie tam inne rzeczy. Więc tak wygląda sprawa z Libry. To jest też w mega uproszczeniu, możesz sobie tą stronę przeklikać, sprawdzić dokładnie. Natomiast ja Ci podałem teraz trzy istotne takie elementy, według których możesz już dzisiaj, od dzisiaj dokładnie już zacząć zarabiać i sobie w tym momencie spokojnie, cierpliwie zbierać, tak? Bo możesz tego kupić tonę, oczywiście, a możesz po prostu za darmo. Możesz też to olać. Ja nagram kiedyś tam, powiedzmy, za parę miesięcy film i cena będzie, może być potencjalnie inna, no i ty pomyślisz sobie, cholera jasna, mogłem to zrobić, ale tego nie zrobiłem. Może też tak być. Może też być inaczej. Tak to po prostu działa. Natomiast jest za friko. Miało to dla ciebie wartość. Daj suba, aby być na bieżąco. Łapka w górę, tak? Jeśli miało to w tym momencie też dla ciebie wartość. Jeżeli masz jakieś filmy. Jeżeli masz jakieś pytania, tak, zapraszam cię w tym momencie oczywiście tutaj do kontaktu albo przez stronę, albo przez grupę na Facebooku, na którą cię zapraszam, jeżeli ci tam jeszcze nie ma. No i co? Wysokich naliczeń przede wszystkim. Obyś trafiał tutaj po 100 LBC i wtedy będzie przemiło, a nawet jeżeli nie, no to w tym momencie przy małych ilościach i tak w tym momencie to jest krok po kroku, tutaj troszkę i w pewnym momencie zbierają się bardzo fajne suby. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, dzięki za poświęcony czas. I do następnego. Hej!